Jeśli byś starł głupca w moździerzu, tłuczkiem razem z ziarnami, nie opuści go jego głupota. Przypowieści Salomona, 27 rozdział, 22 werset. Siedem dyspensacji. Pismo Święte dzieli czas na siedem nierównych okresów, dyspensacji, nazywanych wiekami i dniami. Wieki te są wyróżnione w Piśmie Świętym przez pewną zmianę w Bożej metodzie postępowania z ludzkością lub jej częścią w odniesieniu do dwóch podstawowych kwestii – grzechu i odpowiedzialności człowieka. Każda z dyspensacji jest próbą dla naturalnego człowieka i każda kończy się sądem. Pięć tych dyspensacji zostało już wypełnionych, żyjemy w szóstej, prawdopodobnie zbliżając się do jej końca, a przed nami siódma i ostatnia, nowe przymierze, określane też jako milenium. Pierwsza dyspensacja to wiek niewinności człowieka. Dyspensacja ta trwała od stworzenia Adama do wypędzenia go z Edenu. Adam, stworzony, niewinny i nieznający dobra i zła, został umieszczony w ogrodzie. Miał jedynie zakaz jedzenia owoców z drzewa poznania dobra i zła. Porażka człowieka w Eden spowodowała wypędzenie człowieka z Eden. Wiek sumienia to druga dyspensacja. Przez upadek Adam i Ewa nabyli i przekazali rodzajowi ludzkiemu znajomość dobra i zła. Rezultatem dyspensacji sumienia od Edenu do potopu było to, że wszelkie ciało zepsuło się na ziemi, że niegodziwość człowieka była wielka na ziemi, a wszelkie wyobrażenie myśli jego serca było nieustannie złe. I Bóg zakończył drugą próbę naturalnego człowieka sądem, potopem. Trzecia dyspensacja, wiek władzy nad ziemią. Z przerażającego sądu potopu Bóg wybrał 8 osób, którym po ustąpieniu wód dał oczyszczoną ziemię wraz z obszerną władzą do rządzenia nią. To Noe i jego potomkowie mieli obowiązek czynić. Dyspensacja rządów ludzkich zakończyła się bezbożną próbą uniezależnienia się od Boga, zakończyła się sądem, czyli pomieszaniem języków. Kolejna dyspensacja, czwarta, wiek obietnicy. Pośród rozproszonych potomków budowniczych Babel Bóg powołał jednego człowieka, Abrahama, z którym zawarł przymierze. Niektóre z obietnic dla Abrahama i jego potomków były oparte na łasce i były bezwarunkowe. Te albo już zostały, albo jeszcze zostaną dosłownie wypełnione. Inne obietnice były uzależnione od wierności i posłuszeństwa Izraelitów. Każdy z tych warunków został naruszony, a dyspensacja obietnicy spowodowała klęskę Izraela i zakończyła się wyrokiem niewoli w Egipcie. Pierwsza księga Biblii, która otwiera się słowami "Na początku Bóg stworzył", zamyka się słowami "w trumnie w Egipcie". Gdy przyszło wypełnienie czasu, posłał Bóg syna swego, który narodził się z niewiasty i który był poddany prawu. Tak mówi nam list do Galacjan, 4 rozdział, 4 werset. Wiek prawa to kolejna piąta dyspensacja. Wiek prawa. Kolejny raz Boża łaska pomogła człowiekowi i wykupiła naród wybrany z ręki ciemiężyciela. Na pustyni Synaj Bóg zaproponował im przymierze prawa. Zamiast
pokornie błagać o kontynuację związku opartego na łasce, oni zarozumieli, zarozumiały sposób, oni zarozumiale odpowiedzieli: wszystko, co Pan powiedział, uczynimy. Historia Izraela jest długim zapisem łamania prawa. Izraelici i Judejczycy zostali rozproszeni. Nieliczna resztka powróciła pod rządami Ezdrasza i Nehemiasza. Z niej we właściwym czasie przyszedł Chrystus. Narodził się z kobiety i podlegał prawu. Zarówno Żydzi, jak i poganie spiskowali, aby go ukrzyżować. Kolejna dyspensacja to wiek łaski. Ofiara Pana Jezusa Chrystusa wprowadziła dyspensację czystej łaski, co oznacza niezasłużoną łaskę, czyli Bóg dający sprawiedliwość, zamiast Boga wymagającego sprawiedliwości. Bóg dający sprawiedliwość zamiast Boga wymagającego sprawiedliwości. Jak to było pod prawem? Bo pod prawem było tak, że Bóg wymagał sprawiedliwości. Spodziewanym, przewidywanym rezultatem tej próby człowieka pod łaską będzie sąd nad niewierzącym światem i religijną wszetecznicą. Pierwszym wydarzeniem kończącym tę dyspensację będzie zstąpienie Pana z nieba, kiedy to śpiący święci zostaną wzbudzeni i wraz z żyjącymi wówczas wierzącymi zostaną pochwyceni na spotkanie Pana w powietrzu i tak zawsze będziemy z Panem. 1 Tesaloniczan 4, 16-17. Następnie nastąpi 7-letni okres wielkiego ucisku i po nim osobisty powrót Pana na ziemię w mocy i chwale. 7. Dyspensacja, wiek osobistego panowania Chrystusa. Po oczyszczających sądach, które towarzyszyć będą osobistemu powrotowi Chrystusa na ziemię w celu ustanowienia nowego przymierza, będzie on królował nad Izraelem i nad ziemią przez 1000 lat. W tym czasie szatan będzie związany. Siedzibą władzy Chrystusa będzie Jerozolima, a święci, w tym zbawieni z dyspensacji łaski, czyli Kościół, będą z nim złączeni w jego chwale. Niestety, kiedy szatan będzie na krótko uwolniony, znajdzie posłuch w naturalnych sercach, tak samo podatnych na zło jak zawsze i łatwo zgromadzi narody do walki przeciwko Panu i Jego świętym. A ta ostatnia dyspensacja zakończy się, jak wszystkie inne, sądem. Wielki biały tron sądu ostatecznego zostanie ustawiony. Źli zmarli będą wzbudzeni i ostatecznie osądzeni. A następnie utworzy Bóg nowe niebo i nową ziemię. Wtedy po wszystkich 7 dyspensacjach wieczność zostanie rozpoczęta. Gdy przyszło wypełnienie czasu, posłał Bóg swojego Syna, który narodził się z niewiasty i który był poddany prawu. List do Galacjan 4:4. Jeśli byś starł głupca w moździerzu tłuczkiem, razem z ziarnami nie opuści go jego głupota. Przypowieści Salomona 27:22.